Cześć, Ja mam na imię Zygmunt, a dziś rozwiążemy pierwszą lekcję podstaw rysowania w Pythonie, czyli rozpoczynamy kurs 15 w programie PixBlocks. Jak jesteście ciekawi, to zaczynajmy. W przykładzie pierwszym poznajemy podstawy rysowania. Arrow to nasza strzałka, na której wykonujemy operację. Metoda MOVE przesuwa strzałkę o daną ilość jednostek, w tym przypadku o 10. W zadaniu pierwszym mamy przesunąć strzałkę o 20 jednostek. Robimy to analogicznie jak w poprzednim przykładzie. Wpisujemy arrow, move 20. W przykładzie drugim dowiadujemy się, że podanie ujemnej wartości w metodzie move spowoduje przesunięcie strzałki o daną ilość jednostek do tyłu. W zadaniu drugim mamy przesunąć strzałkę do tyłu o 50 jednostek. Aby narysować linię w lewo, robimy to przez wpisanie arrow, move Minus 50. W przykładzie trzecim dowiadujemy się, że możemy stworzyć różnokolorową linię zmieniając pole PEN kolor strzałki. Kolor jest składową trzech podstawowych barw: czerwona, zielona, niebieska. Przyjmują one wartości od 0 do 255. Czyli mieszając różną ilość tych trzech kolorów, tworzymy pozostałe. Wykonując to w pętli For in Range 4, znaczy, że wszystko wykona nam się 4 razy. Czyli nasza linia składa się z czterech odcinków, w każdym za pomocą random Randit losujemy składowe naszych kolorów. Następnie za pomocą Arrow Pen Color ustawiamy nasz kolor i za pomocą Arrow Move 20 rysujemy nasz odcinek. W zadaniu trzecim narysuj żółtą linię długą na 25 jednostek. Jeżeli nie wiesz, jak otrzymać ten kolor, sprawdź zakładce z kolorami na górze w tym miejscu. Klikamy w żółty kolor. I widzimy, jakie składowe musimy wpisać. Ustawiamy więc arrow Pen Color na nasz kolor żółty. Później, za pomocą arrow Move 25, rysujemy naszą linię. W zadaniu czwartym mamy stworzyć kolorowe linie. Najpierw ustawiamy arrow Pen Color na czerwony. Rysujemy za pomocą arrow Move 25. Następnie, czynność tą powtarzamy dla koloru zielonego i niebieskiego. W przykładzie czwartym dowiadujemy się. By móc skierować strzałką, musimy zmienić pole Angle. Wartości jakie przyjmuje te pole są zakresu od 0 do 360. Robimy to wpisując Arrow, Angle równa się kąt. W zadaniu piątym mamy narysować kwadrat. Robimy to analogicznie do poprzedniego przykładu. Przesuwamy się 20 jednostek, zmieniamy kąt. W zadaniu szóstym musimy narysować kolorowy szlak. Najpierw ustawiamy kolor pisaka na czerwony. Przesuwamy o 20 jednostek. Zmieniamy kolor pisaka na zielony. Przesuwamy znowu o 20 jednostek. Zmieniamy kąt zwiększając go o 90. I tak dalej, aż narysujemy cały szlak. W zadaniu siódmym mamy narysować strzałkę w górę. Najpierw ustawiamy kąt na 90 stopni. Przesuwamy o 50 jednostek. Tworzymy zmienną, do której przypisujemy długość bocznych kresek strzałki poprzez pomnożenie 10 przez pierwiastek z dwóch. Następnie ustawiamy kąt na 45 stopni, przesuwamy o minus długość, później wracamy na miejsce, ustawiamy kąt na 135 stopni i robimy to samo. W przykładzie 5 mamy pokazane, jak narysować kolorowy kwadrat. Zrobione jest to w pętli 4 in range z czterema powtórzeniami, ponieważ za każdym razem rysujemy jeden bok. W środku najpierw losujemy trzy składowe koloru, później ustawiamy kolor, przesuwamy o 20 jednostek. A następnie zwiększamy kąt o 90 stopni. W zadaniu ósmym narysuj kwadrat, który składa się z zielonych, poziomych, prostych oraz z czerwonych pionowych. Robimy to również w pętli for in range, wewnątrz IFem sprawdzamy, czy i nie ma reszty z dzielenia, i zależnie od tego ustawiamy odpowiedni kolor, najpierw zielony, później czerwony, dalej przesuwamy o 50 jednostek i zwiększamy kąt o 90 stopni. W przykładzie szóstym dowiadujemy się, że pole. On przyjmuje wartości True lub false. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wyłączyć albo włączyć pisak strzałki. Gdy jest wartość false, to tylko przesuwamy kursor, ale nic wtedy nie rysujemy. W zadaniu dziewiątym mamy narysować dwie pionowe linie. Najpierw ustawiamy kąt na 90 stopni, następnie przesuwamy o 50 jednostek, później podnosimy pisak, zmieniamy kąt, przesuwamy o 20 jednostek, opuszczamy pisak, zmieniamy kąt. I przesuwamy o 50 jednostek. W zadaniu 10 mamy narysować linie przerywane. Realizujemy to w pętli For in Range 5, bo mamy 5 odcinków. Wewnątrz pętli przesuwamy o 10 jednostek, podnosimy pisak, przesuwamy o 10 jednostek i opuszczamy pisak. W zadaniu 11 mamy narysować czerwoną ramkę na planszy oddaloną o 10 jednostek od brzegów. Najpierw podnosimy pisak, przesuwamy się o 90 jednostek, żeby ustawić się z lewej strony. Następnie zmieniamy kąt i znowu przesuwamy się o minus 90 jednostek, żeby postawić kursor w lewym rogu, tam gdzie zaczniemy rysować. Teraz jeszcze ustawiamy kolor na czerwony, opuszczamy pisak. Same rysowanie realizujemy w pętli powtarzając rysowanie i zmniejszanie kąta o 90 stopni. W przykładzie 7 mamy pokazane, że modyfikując pole Pen Size możemy zmniejszać bądź zwiększać grubość pisaka. Pętla FOR ułatwi nam pisanie kodu. W zadaniu 12 narysuj czerwoną linię, której rozmiar co 15 jednostek zwiększa się o 1. Najpierw ustawiamy kąt na 90 stopni i kolor pisaka na czerwony. Następnie w pętli FOR przesuwamy się o 15 jednostek i zwiększamy rozmiar pisaka o 1. W przykładzie 8 dowiadujemy się, że dzięki używaniu FOR Arrow Angle jesteśmy w stanie narysować wiele figur. np. prostokąt, Podobnie rysowaliśmy już kwadraty. W zadaniu 13 mamy narysować dwa kwadraty. Wykorzystamy do tego dwie zagnieżdżone pętle FOR. W wewnątrz podnosimy pisak i dalej w drugiej rysujemy kwadrat. Tak jak we wcześniejszych zadaniach. Na koniec podnosimy pisak i przesuwamy o 30 jednostek. W zadaniu 14 mamy narysować duży kwadrat. Realizujemy to podobnie jak wcześniej w pętli FOR. Przesuwamy o 50 jednostek i zmieniamy kąt o 90 stopni. W zadaniu 15 mamy narysować czerwono-zielony prostokąt. Robimy to w pętli 4 in range. Najpierw ifen sprawdzamy, czy nie ma reszty z dzielenia przez 0. Tak ustawiamy odpowiedni kolor. Następnie rysujemy dwa boki. następne iteracji następne dwa. W przykładzie 9 widzimy, że jesteśmy nawet w stanie narysować okrąg używając prostych linii. Realizujemy to w pętli 4 in range 36 razy a wewnątrz zmieniamy kąt o 10, żeby uzyskać pełen obwód 360 stopni. W zadaniu 16 mamy narysować okrąg skierowany w dół. Robimy to analogicznie do poprzedniego przykładu, zmieniając tylko, że kąt zmniejszamy o 10, a nie zwiększamy. Poniżej są jeszcze zabawy do przećwiczenia nowo poznanej wiedzy. W tej lekcji to już wszystko. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli tego nie zrobiłeś wcześniej. To też będzie wspierać moją twórczość w internecie. Do zobaczenia. Cześć!